Witaj w medytacji Inkubacja Snu. Najlepiej słuchaj jej niedługo przed położeniem się spać. Możesz słuchać jej siedząc na krześle, fotelu lub leżąc już w łóżku. Na koniec otworzysz oczy, by ułożyć się wygodnie w łóżku, wyłączyć odtwarzacz, ewentualnie zdjąć słuchawki, zgasić światło i łagodnie zanurzyć się w sen, który przyniesie Ci odpowiedzi na Twoje pytanie. Pamiętaj, by mieć przy łóżku gotowy długopis lub ołówek, kartkę papieru oraz źródło światła, by zaraz po przebudzeniu zapisać sen taki, jakim go zapamiętasz, dokładnie. Dopiero po zapisaniu snu lub snów poszukasz związków z Twoim pytaniem. Twoje pytanie do podświadomości może dotyczyć każdej sfery życia, relacji, rozwoju, pieniędzy, biznesu, pracy, twórczości, problemów technicznych lub jeszcze innych zagadnień. Pomyśl teraz przez chwilę o swoim problemie i znajdź ciche, spokojne miejsce, gdzie możesz się głęboko odprężyć. Zamknij oczy i zacznij koncentrować się na swoim oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, a następnie powoli wypuść powietrze ustami. Pozwól sobie na kilka takich głębokich, spokojnych oddechów. Poczuj, jak z każdym wydechem uwalniasz napięcie i stres, które mogły się nagromadzić w Twoim ciele. Skieruj swoją uwagę na stopy i wyobraź sobie, że są one ciepłe i ciężkie. Poczuj, jak ta ciepła ciężkość zaczyna powoli wędrować w górę przez Twoje łydki, kolana, uda, aż do bioder. Teraz poczuj to samo ciepłe uczucie w swoich dłoniach. Niech ono powoli przechodzi przez Twoje przedramiona, ramiona aż do barków. Pozwól temu ciepłu rozprzestrzeniać się po całym ciele, relaksując każdą komórkę. Twoje ciało staje się coraz bardziej rozluźnione i odprężone. Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie schodów. Te schody prowadzą w dół, do miejsca pełnego spokoju i wewnętrznego relaksu. Powoli zaczynasz schodzić po tych schodach. Z każdym krokiem czujesz, jak Twoje ciało staje się coraz bardziej ciężkie i zrelaksowane.
schodzisz coraz niżej, odliczając w myślach 10, 9, 8. Każdy krok w dół to głębsze odprężenie. 7, 6, 5. Coraz bliżej do końca schodów, coraz głębszy relaks. 4, 3, 2. Znajdujesz się teraz przed drzwiami. Te drzwi prowadzą do miejsca, gdzie znajdziesz spokój i odpowiedzi, których szukasz. Otwórz je i przejdź przez nie teraz. Znajdujesz się na pięknej, spokojnej plaży. Słońce delikatnie grzeje twoją skórę, a lekki wiatr przynosi zapach soli morskiej. Słyszysz łagodny szum fal uderzających o brzeg. Spójrz na horyzont i poczuj, jak ten widok napełnia cię poczuciem spokoju i odprężenia. Czujesz się tu bezpiecznie i komfortowo. To jest twoje wewnętrzne sanktuarium. Miejsce, do którego zawsze możesz wrócić, kiedy potrzebujesz chwili wytchnienia. Spoglądasz na morze i dostrzegasz małą łódkę przy brzegu. Jest to solidna, drewniana łódź, która zdaje się na ciebie czekać. Siadasz do niej, a kiedy tylko siadasz wygodnie, czujesz, jak fale delikatnie kołyszą łódkę. Odpływasz od brzegu, a woda wokół łodzi jest spokojna i krystalicznie czysta. Słyszysz jedynie miarowy plusk wiosła i cichy śpiew ptaków. W miarę jak płyniesz, widzisz, jak w oddali pojawia się tajemnicza wyspa. Jest pokryta bujną zielenią, a nad nią unosi się lekka mgiełka, nadając jej magiczny wygląd. Z każdą chwilą czujesz, że zbliżasz się do miejsca pełnego tajemnic i odpowiedzi na twoje pytania. Kiedy przybijasz do brzegu, widzisz, że wyspa jest jeszcze piękniejsza, niż się wydawało. Wysiadasz z łódki i stawiasz stopy na miękkim piasku.
czujesz pod stopami ciepło, a w powietrzu unosi się cudny zapach kwiatów. Przed tobą rozpościera się ścieżka, która prowadzi cię w głąb wyspy. Idziesz ścieżką, która prowadzi cię przez bujny, zielony las. Wkrótce dochodzisz do pięknego ogrodu, pełnego kolorowych kwiatów i drzew owocowych. W centrum ogrodu znajduje się stara, drewniana ławka, a na niej leży duża, ciężka księga z grubą, skórzaną oprawą. Zbliżasz się do ławki i siadasz na niej, czując się bezpiecznie i spokojnie. Otwierasz księgę, a kiedy to robisz, czujesz, jak delikatny powiew powietrza przewraca jej strony. Strony księgi zaczynają ukazywać obrazy i słowa, które w magiczny sposób prowadzą cię do rozwiązania twoich problemów. Każda strona jest jak klucz do głębokiej mądrości, ukrytej w twojej podświadomości. Widząc te obrazy, czujesz, jak ogarnia cię poczucie jasności i zrozumienia. Wiesz, że wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz, są tutaj zapisane. Księga snów prowadzi cię przez proces, pokazując, jakie kroki musisz podjąć, aby znaleźć spokój i rozwiązanie swoich problemów. Pozwól swojej podświadomości na pełne zaangażowanie w ten proces. Wiedz, że podczas snu twoja podświadomość będzie pracować nad rozwiązaniem twoich problemów. Każdej nocy, kiedy zasypiasz, twoja podświadomość zaczyna działać na twoją korzyść, analizując, przetwarzając i poszukując najlepszych możliwych rozwiązań. Zaufaj, że odpowiedzi przyjdą do ciebie we śnie. Każda noc jest nową okazją do odkrywania, a twoje sny są kluczem do głębokiego zrozumienia i uzdrowienia. Niech twoja podświadomość będzie twoim przewodnikiem, pracując nieustannie, nawet gdy ty odpoczywasz. I teraz księga zaczyna się zmieniać. Strony zaczynają błyszczeć i wirować, a
aż nagle z jej wnętrza wyłania się dżin. Jest on istotą pełną mądrości i tajemnic. Jego oczy błyszczą inteligencją, a uśmiech jest pełen spokoju. Patrzy na ciebie i mówi: witaj, wiem, że szukasz odpowiedzi i pragniesz rozwiązać swoje problemy. Zwracasz się do dżina z pytaniem: jak mogę wykorzystać swoje sny do znalezienia odpowiedzi? Dżin odpowiada: twoje sny są bramą do twojej podświadomości. Sny przynoszą ci wskazówki i odpowiedzi, które są głęboko zakorzenione w twoim wnętrzu. Kiedy zasypiasz, pozwól swoim myślom swobodnie płynąć i otwórz się na mądrość, która do ciebie przyjdzie. Zaufaj, że odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz w swoich snach. Dziękujesz dżinowi za jego mądrość, a on uśmiecha się i mówi: pamiętaj, że masz w sobie moc, by znaleźć wszystkie odpowiedzi. Twoje sny są twoim przewodnikiem. Słuchaj ich uważnie, a znajdziesz to, czego szukasz. Żegnasz się z dżinem i wracasz do łódki. Płyniesz z powrotem na plażę, czując lekkość i pełnię nowych spostrzeżeń. Fale kołyszą łódkę, a ty czujesz spokój i odprężenie. Czujesz, jak twoje ciało staje się coraz bardziej ciężkie i odprężone. Wracasz na plażę i zaczynasz wspinać się po schodach, które prowadzą cię z powrotem do rzeczywistości. Z każdym krokiem w górę czujesz coraz większe ożywienie i energię. Jeden, dwa, trzy. Coraz wyżej i wyżej. Cztery, pięć, sześć. Wracasz do pełnej świadomości. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Poczuj, jak wracasz do teraźniejszości. Masz w sobie nową energię i spokój. Pamiętaj, że każdej nocy, kiedy zasypiasz, twoja podświadomość będzie pracować nad rozwiązaniem twoich problemów. Każdego wieczoru będziesz zasypiać łatwo i bez problemów, a twoje sny przyniosą ci odpowiedzi, których szukasz. Powoli otwórz oczy, przygotuj się do snu i zaśnij, myśląc o tym, że w swoim śnie odnajdziesz mądrość i odpowiedzi na swoje pytania. Do usłyszenia następnym razem.